Dobra, i spójrzcie teraz w obiektyw. Tu widzę, jest momencik. Tak, widzę wszystkich. Okej. Okay. Ja tylko ja wziąłam plażówkę? Idzie. No i teraz, drodzy Państwo, pierwsze bardzo gorące powitanie dla reprezentacji Polski! Oliwia, dla ciebie to ważny mecz, bo ty masz też francuskie obywatelstwo. Czy to były dodatkowe jakieś emocje? Na pewno czułam, jak był hymn Francji, bo jakby to nie jest mój nieznajomy hymn. Także trochę emocji odczułam, ale na samym końcu byłam szczęśliwa, dlatego że gram dla reprezentacji Polski i to jest dla mnie mój kraj i to jest dla mnie błogosławieństwo, że mogę w ogóle być w tej kadrze. 4-0, wynik taki piłkarski dzisiaj. Czy was czymś reprezentacja Francji zaskoczyła?
No, myślę, że to dobra reprezentacja. To był też dzisiaj nasz pierwszy mecz sparingowy, więc ta gra powoli będzie się coraz lepiej układać i będą coraz lepsze wyniki, myślę. W Radomiu nie brakowało dzisiaj kibiców, stęskniłaś się trochę za tym dopingiem, bo ten przedsmak miałeś na Mistrzostwach Świata i rzeczywiście z cudownym siódmym zawodnikiem dla was kibice byli. No, tęskniłam na pewno, no bo takich kibiców nie ma nigdzie indziej niż tak naprawdę tylko w Polsce. Także cieszymy się, że mogliśmy tutaj zagrać ten sparing i oczywiście jakby doping jest bardzo ważny dla nas. Asiu, niedawno zapowiadaliśmy ciebie jako debiutantkę, jako nową twarz w kadrze, a tu już dzisiaj debiut stał się faktem. Jak te pierwsze emocje przy pełnej, naprawdę obficie wypełnionej kibicami w hali w Radomiu? Emocje bardzo pozytywne. Wręcz bym powiedziała, że zaskakująco takie miłe, bez stresu, na luzie, było bardzo dużo uśmiechu na boisku i dzięki temu było tak lepiej wdrożyć się w ten mecz. Francuzki pokazały się z naprawdę mocnej strony, szczególnie na grze na siatce. Mocne ataki, wysokie ataki. My nie wiedziałyśmy nic o przeciwniczkach, dlatego myślę, że kolejne spotkanie może wyglądać troszkę lepiej z naszej strony, bo będziemy już mogły więcej przewidzieć, czego się spodziewać. Mhm. Czyli co, pierwsze przetarcie i z Francuzkami, i dla ciebie mamy za sobą, teraz będzie tylko jeszcze lepiej. Oczywiście, że tak. Mamy przed sobą dużo pracy, mam tego świadomość, jestem na to chętna. Dlatego trzymajcie kciuki i pracujemy nad tym, żeby zarówno poprawić moją grę, jak i zespołu. Wszystkie